Witaj, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam czasu na czczą gadaninę. Posłuchaj mnie, młodzieńcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień, którego nic nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód, za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Dokonałeś więc wyboru. Ale pamiętaj, im zacieklej walczysz ze wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Wybacz, że się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko... Lepiej nic nie mów. Wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. Nie porzucę ojczyzny w potrzebie. Nawet gdyby ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość. Ruszajmy. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako Palladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Całe miasto musi zostać oczyszczone. Co takiego? Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła, Uterze! Jako twój przyszły król rozkazuję ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A nawet gdybyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał! Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie? Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz... Już to zrobiłem! Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną! Reszta! Precz z moich oczu! Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę! Jaino? Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. Światłość jest mą siłą. Potrzeba więcej złota. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Gotowy do akcji! Na honor. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jak najbardziej. Potrzeba więcej drewna. Mądry plan. Na honor. Gotów do pracy.
Jak najbardziej. Gotów do pracy. Brak miejsca w ekwipunku. Oczywiście. Plugawy nędznik. Oczywiście. Na honor. O co chodzi? Dobrze. To ja już pójdę. Mądry plan. Jak najbardziej. Gotów do pracy. Gotowe. Tak. Gotowe. Rozumiem. No już, już. Co? Tu nie można budować. Więcej pracy? Mądry plan. Jak najbardziej. Gotowe. Gotów do pracy. Gotowe. Co? No już, już. Gotowe. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Malganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych, dom po domu, aż wreszcie płomień życia zagaśnie w tym mieście na zawsze. Nie pozwolę na to. Prędzej sam zabiję tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. Na honor. Badania oczywiście zakończone. Ulepszenie jak najbardziej gotowe. Ojcze, wybacz mi to, co muszę zrobić. Gotowe. Gotów do strzału! Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Gotowe. Na honor. Mądry plan. Gotów do strzału! Za mojego ojca, króla! Badania zakończone. Nadchodzi sprawiedliwość. Nic cię już nie uratuje. Poczuj mój gniew. Jak najbardziej. O co chodzi? To ja już pójdę. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Zdrajca światłości. Za mojego ojca, króla. Zdrajca światłości. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Plugawy nędznik.
Poczuj mój gniew. Nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość. Plugawy nędznik. Za mojego ojca, króla. Oczywiście. Badania zakończone. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Wróg oblega nasze miasto! Zdrajca światłości! Badania zakończone. Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Poczuj mój gniew. Nic cię już nie uratuje. Oczywiście. Na honor. Badania zakończone. Ulepszenie gotowe. Jak najbardziej. Za co? Rozejrzyj się pewnie. Służę światłości. Badania zakończone. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Za mojego ojca, króla. Na honor. Poczuj mój gniew. Zdrajca światłości. Badania zakończone. Oczywiście. Czekam na twe rozkazy. Wasza miłość? Mądry plan. Żyję ponownie. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Na honor. Czekam na twe rozkazy. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Badania zakończone. Potrzeba więcej drewna. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Badania plan. Zakończone. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Plugawy nędznik. Plugawy nędznik. Mądry plan. Wróg oblega nasze miasto! Wróg atakuje nasze oddziały!
Zdrajca światłości. Badania zakończone. Więcej pracy? Jak najbardziej. Na honor. Wróg atakuje nasze oddziały! Oczywiście. Poczuj mój gniew. Nadchodzi sprawiedliwość. Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Za mojego ojca, króla. Za mojego ojca, króla! Zabić! Na honor. Mądry plan. Badania zakończone. Jak najbardziej. Badania zakończone. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Zajmij się lepiej czymś pożytecznym, chłopcze. Najrozsądniej postąpisz, jeśli wrócisz do tego zidiociałego starca twego ojca, by wspólnie z nim wyczekiwać kresu waszego panowania nad tą krainą. Światłości. Oczywiście. Na honor. Żyję ponownie. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Badania zakończone. Mądry plan. Mądry plan. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Lugawy nędznik. To koniec, Marganisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja.
Odważne słowa. Na twoje nieszczęście to nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi i udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. Do diabła z tobą, Malganisie! Będę cię ścigał choćby na koniec świata! Słyszysz? Na koniec świata!